trzeba, się nauczyli, ile pokończyliśmy fakultetów, tylko z miłości. I dlatego życzę Państwu tej otwartości na Bożą miłość, jak ją, mając czyste sumienie w stanie łaski oświecającej, możemy czerpać garściami. Pan Bóg nas cały czas obdarza tyloma łaskami, żebyśmy ich nie przepuścili przez dziurawe palce, dziurawe ręce, tylko kierowali je do tych, którzy są koło nas, którzy tego potrzebują. Dużo radości właśnie wtedy się otrzymuje, właśnie od innych, których obdarowujemy bezinteresownie. Wtedy otrzymujemy to, że tą wielką radość, której się nie kupi w najlepiej zaopatrzonym markecie. Bożej radości życzę Państwu i zapraszam za 4 minuty, zapraszamy na modlitwę na zakończenie dnia.
informacji o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin, hymn, nim kres nadejdzie jasności, w tomie pierwszym na stronie 923, w wydaniu skróconym na stronie 1166. Psalmodia, czytanie i modlitwa z wtorku, tom pierwszy, strona 934, wydanie skrócone, strona 1179. Antyfona końcowa, witaj Królowo Matko Miłosierdzia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Uczyńmy krótki rachunek sumienia. Dziękując Bogu za to, że jesteśmy, za dar życia, za to, że potrafimy myśleć, poruszać się lepiej lub gorzej, ale zawsze, że potrafimy obserwować świat, widzieć go, słyszeć. Dziękujemy Bogu za to i zastanówmy się, czy dbamy o pogłębianie więzi z tym, który nas pierwszy ukochał, jeszcze zanim zaistnieliśmy, powołał nas do istnienia z miłości. Czy ten kontakt z Nim nawiązujemy, czy z Nim rozmawiamy? To znaczy, czy się modlimy, czy jest modlitwa poranna, wieczorna? Czy sięgamy po Jego Słowo, żeby usłyszeć, co On nam dziś chce powiedzieć? Czy robimy wieczorem rachunek sumienia? Czy tylko przed spowiedzią coś takiego podejmujemy? Wtedy się nie da rady. Trzeba codziennie stawać w prawdzie wobec swojego postępowania, swoich myśli, swoich uczynków. Czy korzystamy z sakramentów, spowiedzi, komunii świętej? Czy wchodzimy w Boże Narodzenie, w te święta, w stanie łaski uświęcającej? To jest podstawa do budowania relacji i z Bogiem, i z ludźmi, z którymi się spotkamy, z rodziną. No bo kolejna relacja z małżonkiem. Jeżeli mamy czyste sumienia, jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, jest wtedy łatwiej. Czy potrafimy sobie przebaczać? Bo zawsze jest codziennie okazja, żeby podjąć ten trud przebaczania, bo przecież ile razy postępujemy nie tak, jakbyśmy chcieli. Powiemy nie tak, jakbyśmy chcieli, po prostu tak wyszło, mówimy. No ale przeprosić jednak trzeba. Czy mamy czas na słuchanie drugiej strony, nie tylko prawienie kazań, na prawdziwy dialog? Czy nasze słowa są dobre, nasze gesty są dobre, budujące? Czy okazujemy wsparcie, szczególnie wtedy, kiedy druga strona tego potrzebuje? To samo, jeżeli chodzi o nasze dzieci, naszych bliskich. Ale podstawa to relacje z Tobą, Panie Boże. Przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. I daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chryste, Tyś dniem pełnym blasku. Rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twe
Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości. Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą. Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych. A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce. Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich. Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza. Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję. Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę. Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie. Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie. Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się jemu. Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
słuchacze, za wspólną modlitwę, za współtworzenie tych rozmów niedokończonych. Dziękuję również naszym gościom, Państwu Elżbiecie i Piotrowi Markom. Serdecznie mógł zapłać. Dziękuję Pani Katarzynie za realizację audycji i do nie kolejnego wtorku, tylko za drugi, na trzeci dopiero tydzień w kolejnej audycji dla małżonków i rodziców już w nowym roku, w dniu 8 stycznia. Kolejny raz się spotkamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Skrót najważniejszych wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Maryja. Zapraszamy. Decyzję o podpisaniu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym podjąłem, kierując się zapisami Konstytucji, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas corocznego publicznego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dodał, że podobnie jak Sejm i Senat uznał, że wykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest potrzebne niezależnie od dyskusji, czy mogło być ono wydane i czy wykracza poza traktatowe kompetencje Trybunału. Prezydent nawiązał do ogłoszonej w poniedziałek decyzji o podpisaniu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Umożliwia ona sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65 roku życia, powrót do pełnienia urzędu. Niech to światło będzie symbolem łączności harcerskich serc, tak jak łączą się serca Polaków, powiedział prezydent Andrzej Duda, który razem z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą przyjął dziś od harcerzy betlejemskie światło pokoju. Platforma Obywatelska w sprawie bonifikat przyznała się do oszustwa wyborczego, podkreślił poseł PiSu Jarosław Krajewski. Były stołeczny radny odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski poinformował, że zwróci się do przewodniczącej Rady Miasta Warszawy o zwołanie sesji oraz że będzie rekomendował powrót do bonifikaty 98% przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Komisja weryfikacyjna uchyliła w całości decyzję w sprawie zwrotu nieruchomości położonej przy ulicy Kredytowej 6 i przekazała miastu sprawy do ponownego rozpatrzenia, poinformował przewodniczący komisji Patryk Jaki. W ocenie komisji, jak powiedział, decyzja w sprawie nieruchomości została podjęta z naruszeniem prawa, między innymi dlatego, że nie została ustalona przesłanka posiadania nieruchomości przez ich dotychczasowych właścicieli lub ich następców prawnych. Rewizjonistyczna polityka Rosji pozostaje ciągle wyzwaniem dla polskiej polityki zagranicznej, któremu należy sprostać, powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz po rozmowach w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Finlandii Timo Soinim. Na wspólnej konferencji prasowej Czaputowicz poinformował, że konflikt ukraińsko-rosyjski, w tym jego ostatnia odsłona w Cieśninie Kerczeńskiej, znalazł się wśród tematów poruszanych podczas spotkania w Warszawie. Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płacy dla pracowników sądów. Przed świętami wszyscy pracownicy sądów mają otrzymać 1000 zł brutto nagrody, niezależnie od stanowiska i pełnionej funkcji. Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że rozpoczyna ogólnopolską akcję protestacyjną. Prezes związku Sławomir Broniarz wyraził też poparcie dla działań nauczycieli, którzy udają się na zwolnienia lekarskie. Dalsze działania ZNP uzależnia od rozmów ze stroną rządową. Rusza program Pokonać Bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym, edycja 2019. Na jego realizację przeznaczono 6 milionów złotych. Głównym celem programu jest inspirowanie i wspieranie działań służących przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów bezdomności. Większe bezpieczeństwo na drogach, więcej ładunków przewiezionych koleją, sprawny transport na Odrze to między innymi efekty 8 inwestycji, które otrzymają dofinansowanie kwotą 682 milionów złotych. Umowy w tej sprawie podpisano w siedzibie resortu inwestycji i rozwoju. Łączna wartość projektów to niemal 1,5 miliarda złotych. Unia Europejska dofinansuje je w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W Warszawie otwarto oficjalnie siedzibę Wojskowego Biura Historycznego. W uroczystości wziął udział minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON-u odsłonił też popiersie generała broni Kazimierza Sosnkowskiego, które znajduje się przed siedzibą biura. Minister Mariusz Błaszczak wyraził zadowolenie z tego, że Wojskowe Biuro Historyczne ma takiego patrona. Szef MSWiA Joachim Brudziński spotkał się z funkcjonariuszami, którzy zabezpieczali konferencję klimatyczną COP24 w Katowicach. Dzięki wam po raz
kolejny w świat popłynął obraz i wizerunek Katowic, Polski, jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego, powiedział minister, zwracając się do służb mundurowych. Słowa, które określają to, co zrobiliście przez ten czas, to poświęcenie i profesjonalizm, wskazał szef MSWiA, dziękując Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, szefom służb i komendantom. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu politycznych liderów w ramach Forum Afryka-Europa, które odbywa się w Wiedniu. Podczas swojego wystąpienia szef polskiego rządu podkreślił, że Afryka to potężny, ciekawy dla Europy rynek, bardzo dobry także dla polskich firm. Członkowie załogi statku Pomerania Sky porwani pod koniec października u wybrzeży Nigerii zostali uwolnieni. Wszyscy marynarze, w tym 8 Polaków, są w bezpiecznym miejscu i oczekują na powrót do rodzin. Takie informacje podało MSZ. Brytyjski rząd zdecydował o wzmożeniu przygotowań na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia. Zaplanowano utworzenie m.in. liczącego 3,5 tysiąca żołnierzy batalionu Brexitu. Decyzję podjęto po blisko 3-godzinnym posiedzeniu rządu premier Theresy May na 101 dni przed planowanym na 29 marca przyszłego roku wyjściem z Unii Europejskiej. 8 osób, w tym 3-miesięczne dziecko, zginęło w pożarze szpitala publicznego w północnej części Bombaju w Indiach. Ponad 140 osób, w tym pacjenci i personel placówki, jest poparzonych. Do pożaru doszło na 4. piętrze szpitala. Nowe samochody osobowe w Unii Europejskiej będą musiały ograniczyć emisję CO2 o 37,5% w 2030 roku, a samochody dostawcze o 31% w porównaniu do roku 2021. Taki kompromis polityczny zawarli negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich. Donald Trump polecił Pentagonowi stworzenie nowego dowództwa odpowiedzialnego za działalność wojskową Stanów Zjednoczonych w przestrzeni kosmicznej. Według Associated Press decyzja ta jest wynikiem obaw prezydenta Stanów Zjednoczonych przed działaniami Chin i Rosji. Był to skrót z najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Normy to za mało. Od nowego roku mają obowiązywać nowe normy zatrudniania pielęgniarek i położnych w szpitalach. Pracownicy służby zdrowia obawiają się, że nowe przepisy spowodują radykalny spadek liczby łóżek szpitalnych. Problem opisuje nasz dziennik. Ożywienie na rynku. Co dla polskiej gospodarki oznacza radykalny spadek bezrobocia? Jak zachęcić Polaków, którzy wyemigrowali za pracą na zachód, do powrotu? Rozmowa z minister rodziny Elżbietą Rafalską. Obrzęd wieczerzy wigilijnej. Jak poprowadzić modlitwę przy wigilijnym stole i czego nie może na nim zabraknąć? W naszym dzienniku specjalny dodatek Obrzęd wieczerzy wigilijnej. Zmiany w dostępie do prasy. Redakcja naszego dziennika informuje o punktach sprzedaży, w których można kupić nasz dziennik, i warunkach prenumeraty. Ewentualne problemy w dostępie to efekt perturbacji na rynku kolportażu prasy. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Pójdźmy razem wybudować nowy dom, gdzie jest pustynia i pustka. Ziarenko nadziei starczy nam, by wyrósł ogród wielki. Kochana apostolska rodzina Radia Maryja, każdy może uczynić wiele dobra. Nie popełniajmy grzechu zaniedbania. A największym jest jeszcze bardziej przez Matkę Najświętszą przybliżać siebie i innych do Pana Jezusa. Wielu uczyni jeszcze więcej. Od chwili powstania sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II rozpoczęliśmy akcję Sprezentować dobrą książkę dziecku i młodemu człowiekowi. Sprezentowaliśmy, rozdaliśmy już kilkaset tysięcy książek. Między innymi dzięki tym, którzy wypełniając PIT wpisali numer KRS 00000
91-141, a więc KRS 5SER 91-141 na Fundację Nasza Przyszłość, na kształtowanie religijne i patriotyczne dzieci i młodzieży. Dali na to 1% z podatku dochodowego. Prosimy o wypełnianie takiego numeru KRS-u na Fundację Nasza Przyszłość także w najbliższych tygodniach i miesiącach. Dziękujemy za Waszą pomoc, która materialnie nic Was nie kosztuje. Tylko nie popełnijmy grzechu zaniedbania. Im więcej nas to uczyni, tym większe będzie dobro. Dotąd pomagały nam też niektóre biura posłów i senatorów PiS. Nie wiem, czy będzie to dalej. Dowiaduję się, są różne głosy, że już w ubiegłym roku z tego mieli się wycofać posłowie. Zobaczymy. Teraz z myślą młodzieży mamy w prezencie, a więc bezpłatnie dla młodzieży, książki Kształcenie charakteru i nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. To pomoc w kształtowaniu dobrego człowieka, który będzie, mówiąc potocznie, do Boga i ludzi. Książki te są dla młodzieży, która już trochę myśli. Młodzi, czytajcie, dyskutujcie, dzielcie się tym dobrem z innymi i bądźcie dla Boga, ludzi, dla ojczyzny. Książki dajemy w sanktuarium Wotum za świętego Jana Pawła II w Toruniu. Wysyłamy, o ile koszta przesyłki sami Państwo sobie pokryjecie. Wyobraźcie sobie, na przykład 1000 przesyłek wysłać, ile by to kosztowało. Skąd to na to weźmiemy? Ofiary, które Państwo składacie na Radio Maryja czy Telewizję Trwam, to są na Radio Maryja i Telewizję Trwam, na żadne inne cele. Dziękujemy za zrozumienie, za współpracę. Jeszcze raz mówię, razem uczynimy wiele. Nie odkładajmy niczego na potem, na jutro. Potem, jutro, bardzo często znaczy nigdy. Teraz, wszystko na wczoraj. Bóg zapłać. By stworzyć nowy świat. Thank you.